Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Elma Skincare to firma produkująca najwyższej jakości produkty kosmetyczne oparte na naturalnych składnikach ziołowych. W ofercie firmy znajdą Państwo kremy, maści i olejki, które pomagają w pielęgnacji skóry, wzmacniają włosy i paznokcie, relaksują i uśmierzają bóle mięśni i stawów, a także są pomocne w leczeniu wielu problemów skórnych. Elma Skincare posiada autoryzację Health Canada do sprzedaży swoich produktów. Produkty dostępne są w większości polskich sklepów w Ontario. Po więcej informacji odwiedź stronę elmaskincare.com. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam. Tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka kupna nieruchomości z lokatorem? Przepisy ontaryjskie są dość zagmatwane i aby uniknąć kłopotów, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego grafika i malarza Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wśród artystów okresu Młodej Polski było wielu utalentowanych portrecistów. Dzisiaj chciałbym przedstawić najciekawsze osiągnięcia w tej dyscyplinie. Z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest najwybitniejszy polski portrecista XIX wieku, Henryk Rodakowski. Mimo, że czas jego twórczości poprzedzał okres Młodej Polski, to jeden z jego wspaniałych portretów muszę Państwu przedstawić. Arcydziełem tym jest portret matki, malowany w romantycznym nastroju. Zachwycał się nim Delacroix, Matejko i mój ojciec, Witold Wyczółkowski. Rodakowski skoncentrował się jedynie na malowanych w jasnej tonacji twarzy i rękach. Jakże sugestywnie mówią nam wiele o zatroskanej matce. Dla mnie jest to niezwykle wzruszający portret. Jedną z wielkich indywidualności okresu Młodej Polski była Olga Boznańska. Głównym nurtem jej twórczości są portrety. Portret Paula Nouwena, artysty, za który otrzymuje złoty medal na wystawie w Wiedniu i światowy rozgłos. Znakomity warsztat o subtelnej, wygaszonej gamie koloru i bardzo ciekawej kompozycji. Obraz ten został zakupiony przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Boznańska miała w tym czasie zaledwie 30 lat. Innym ciekawym portretem jest portret siostry z czerwoną parasolką. Powstały w Monachium. Zdecydowana kompozycja, delikatnie i swobodnie malowanej. Okres spędzony w Paryżu to wspaniały rozkwit jej talentu i artystycznych sukcesów. W tym czasie jej paleta staje się bardziej urozmaicona, a dotyk pędzla delikatny i rozedrgany. Prawie półsuchym pędzlem nanosi kolory, spod których przebijają poprzednie warstwy. Rysunek i szczegóły prawie zanikają. Widać tendencję do odtwarzania barwnego wrażenia. Obrazy te, często malowane na tekturze, która jako sztywne podłoże ułatwia i zwiększa kontrolę w malowaniu. Jednocześnie naturalny kolor tektury
wiąże kolorystycznie w całość dany obraz. Niezwykły kunszt malarski Boznańska demonstruje w portrecie Blanche Mazière. Kontur tu staje się coraz bardziej rozmyty, jakby zamglony, nie jest istotny. Portret jest malowany w monochromatycznych odcieniach. W późniejszych pracach widać fascynację w czerni i szarościach. Światło tu jest bardzo miękkie i subtelne. Z portretów tych bije wielka siła sugestii. Są niepokojące, a czasami smutne. Artystka koncentruje się tylko na najbardziej istotnych elementach, na prawdzie twarzy portretowanych i rękach. I właśnie ręce w jej późniejszej twórczości portretowej są silnym elementem w oddaniu charakteru bohatera obrazu. Zwykle artyści unikają malowania rąk. U Boznańskiej przeciwnie, to dominujący i ważny element. Są prawdziwe, sugestywne i po prostu namalowane po mistrzowsku. One również są współtworzące nastrój. Innym uzdolnionym portrecistą był Teodor Axentowicz. Zdobył uznanie jako salonowy portrecista. Odznaczały się one znakomitym warsztatem i elegancją. Za wspaniały portret Wiktora Osławskiego w 1891 roku Axentowicz został wyróżniony prestiżowym członkostwem Société Nationale des Beaux-Arts. Artysta zasłynął jednak przede wszystkim jako autor kobiecych portretów. Umiejętnie podkreślał atrybuty kobiecości. Nadawał swym obrazom subtelny erotyzm. Portretowane nosiły piękne suknie, często z muślinu, z głębokimi dekoltami, eleganckie kapelusze i biżuterię. Twarze o delikatnych rysach poddawał idealizacji. Kobiety u Axentowicza są pełne wdzięku, lecz pozbawione uśmiechu. Są jakby rozmarzone i nieobecne. O zmysłowej atmosferze i sentymentalnym wyrazie prezentując przez wyrafinowaną, miękką, secesyjną linię. To piękno kobiet artysta uzyskuje stosując technikę pasteli. Technika ta łączy walory rysunkowe i malarskie. Cechuje ją delikatność i łagodna gama jasnych kolorów. W portrecie Marii Piłatowej Axentowicz po mistrzowsku dozuje i zestawia delikatne płaszczyzny z niewielką ilością detali, na które zwraca nam uwagę. Mimo że obraz jest niezwykle subtelny, mieni się zróżnicowaną fakturą i nasyceniem światła. Najwyższe mistrzostwo techniki pastelowej. Portret jest jednym z najtrudniejszych tematów w malarstwie. Wymaga od artysty nie tylko świetnego opanowania warsztatu, ale unikalnych zdolności do uchwycania, wydobycia fizycznego i psychicznego charakteru portretowanych. Konrad Krzyżanowski to portrecista o wielkiej ekspresji i temperamencie artystycznym. Portret żony Scottem, mój ulubiony. Tu artysta koncentruje się na kontraście kolorów i zdecydowanej kompozycji, niezwykłej urody i sile ekspresji obraz. Portrety jego autorstwa cechuje wielka dynamika. Są malowane spontanicznie, szerokimi pociągnięciami pędzla, wręcz szkicowo. Używa tajemniczego światła, uzyskując dramatyczną atmosferę. Portret Pelagii Witosławskiej to przerażający w wyrazie i demonicznym klimacie. Tu Krzyżanowski stosuje wszelkie swoje wypróbowane środki. Ostre światło, szerokie pociągnięcia pędzla, urozmaicona faktura i zdecydowana kompozycja. Jacek Malczewski to jeden z najciekawszych portrecistów. Znakomicie opanowany warsztat z bogatą wyobraźnią były receptą na powstanie prawdziwych dzieł. W pracach Malczewskiego widać wspaniałe opanowanie rysunku. Jednocześnie był wrażliwym kolorystą. Jego dzieła są pełne teatralnego patosu. Pojawiają się postacie aniołów, chimer i faunów, które odgrywają w metafizycznym języku Malczewskiego ważną rolę. Wszystko to wspomaga, uzupełnia całość i jest cichym partnerem w dramaturgii obrazu. Malując siebie, poczynał sobie odważniej niż z portretowaniem kogoś obcego. Lubił się przebierać nie tylko na obrazach. W tym czasie artyści młodej Polski nosili dziwne peleryny i dziwaczne nakrycia głowy. Wiele jego symboliki i retoryki
do tej pory nie jesteśmy w stanie odczytać i zrozumieć. Spośród polskich artystów pozostawił po sobie chyba największą ilość autoportretów. Jacek Malczewski malował wielu jemu współczesnych. We wszystkich portretach wiernie odtwarzał rysy modela. Twarze były zadumane, zastygłe, prawie w formie maski czy rzeźby. Portrety te cechuje bardzo mocna kompozycja. Portretowani zajmują większość pierwszego planu, chociaż plan drugi to alegoryczno-metafizyczny szafarz. Są nierozerwalnie związani z obrazem natury. W tryptyku prawo, ojczyzna, sztuka, bardzo nasycony kolorem i światłem. Ojczyzna, środkowy obraz z tryptyku, w którym Malczewski przedstawił swoją rodzinę jako symbol ojczyzny. Na twarzach portretowanych widać smutek, zadumę i nostalgię. W tle pejzaż pełen polnych kwiatów i ziół, które symboliczną siłą w przyszłości mogą pomóc w odrodzeniu ojczyzny. Ten tryptyk, szczególnie lewa strona, prawo, bardzo ekspresyjny, gdzie artysta po mistrzowsku operuje światłem. Prawa strona, sztuka, jak i cały tryptyk, reprezentuje jego artystyczne credo. Jednym z wielu moich ulubionych obrazów Malczewskiego jest portret rodziny w ciepłej, wygaszonej tonacji i wspaniale użytym świetle. Obraz ten różni się atmosferą i kolorytem od większości prac artysty. Zapraszam Państwa na nasze następne spotkanie, które będzie również poświęcone sztuce portretowej artystów okresu Młodej Polski. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!